Ameryka. Ameryka to jest chyba taki kraj, który się już nigdy nie nauczy. Ale o tym powiem trochę później. Zacznijmy jednak od spraw związanych z Europą, konkretniej z Ukrainą, z którą wychodzi na to, że będziemy mieli trochę na pieńku. Otóż Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zajęła się tam ostatnio usuwaniem krzyży z miejsc zbrodni popełnianych przez banderowców. W ten sposób rząd ukraiński niejako prowadzi politykę takiego, wiecie, wybielania swojej przeszłości i okej, robi to bardzo wiele krajów, jednakże tutaj godzi to w interes Polski. Jeden z głównych aktywistów działających w tej sprawie, pan Horoszkiewicz, otrzymał nawet od władz ukraińskich zakaz wjazdu na terytorium. Bo wiecie, paprał im z polityką historyczną. Cóż, działacze, którzy są związani z ruchem kresowym tutaj w kraju, złożyli petycję do ministra spraw zagranicznych, żeby zainterweniował. Póki co nasi rządzący mają inne zmartwienia, jednakże prawa wciąż pozostaje w mocy, a sam rząd Ukrainy stwierdza, że my nie robimy niczego złego. Niejako mają na to przyzwolenie rządu polskiego, który zwyczajnie w sprawę nie interweniuje. Ale już wspomniałem o naszych rządzących, to pozwólcie, że odniosę się do takich kilku słów od jednego z przedstawicieli PiS-u, pana Fogla, który stwierdził, że w PiS-ie nie ma sensu zatrudniać osób, które są wykształcone czy kompetentne na konkretnych stanowiskach, bo po co? Lepiej mieć miernych, ale wiernych. Wyżej wspomniany pan tłumaczy bowiem, że rząd PiS już próbował wykorzystywać ludzi wykształconych, wyedukowanych, kompetentnych w przeszłości, w czasie rządów PiS-u w latach 2005-2007, ale wtedy PiS szybko stracił władzę i stwierdzono, że eksperci chyba nie znają się na tym, co robią, tracą nam poparcie. W związku z tym teraz nie stawiamy już na ekspertów, tylko na takich ludków, co to ich znamy, co to wiemy, że będą wierni i wiemy, że nie odwalą niczego wbrew nam. Także tak, oficjalnie mamy władzę, która stwierdza, kij tam w kompetencje, ważne, żeby się słuchał. Fajnie. Tylko tak z naszą władzą już tak bywało, że mówi jedno, ale robi drugie, albo dzieje się coś innego i tak jest też w przypadku tej wypowiedzi, bowiem niby szukają tych wiernych, niby budują rząd w oparciu o to, kto jak bardzo posłucha, przełożonego, ale po ostatniej imbie z Ziobrą wydaje się, że tak w rzeczywistości nie jest. Po niedawnych głosowaniach dotyczących farm futerkowych oraz bezkarności urzędników w sprawach związanych z COVID-em, Solidarna Polska tak nie za bardzo poparła te zmiany i stanęła trochę jak ość w gardle PiS-owi. Koalicjanci z Solidarnej Polski zagłosowali przeciwko, co Kaczyński uznał za bunt na pokładzie, i stwierdził, że panie Ziobro, tak dalej nie będzie. Weź pan stąd wypierd... Mnie ciekawe, czy na korytarzu Kaczyński krzyknął do Ziobry coś w stylu Ziobro kur... Tylko sytuacja jest troszeczkę bardziej poważna, bo w rzeczywistości, jeśli tego Ziobro wykopią, to Solidarna Polska mówi, że mówimy koniec koalicji, zwołujemy ponowne wybory. Także cóż, opozycja próbowała zwalczać PiS przez lata, ale najwyraźniej PiS załatwi się tak chyba trochę sam, jeśli oczywiście dojdzie ta sprawa do samego końca, czyli wywalimy ministra sprawiedliwości. Władza się rozpada, należałoby trochę studzić emocje w społeczeństwie, ale ja mówię, PiS w pierwszej kadencji to tak umiał to robić, a w tej chwili stracili kogoś kompetentnego, kto zarządza ich programami, takimi działaniami PR-owymi. Bowiem niedawno usłyszeliśmy z rządu, że Polacy mają za dobrze, bo se sprowadzają auta z zagranicy, także trzeba nałożyć wyższą akcyzę na te sprowadzane auta. Oni wprost przyznają, że cały biznes związany ze sprowadzaniem używanych aut z zagranicy ma się okazać nieopłacalny. Tak po prostu. Jak się doda jeszcze do tego takie niedawne rewelacje, na przykład związane z tym, że spółki komandytowe będą opodatkowywane podwójnie, to ciężko mi ich nazywać przyjaciółmi przedsiębiorców, ale teraz to uderzy nawet w szarych Polaków, którzy se po prostu chcieli, używanego Volkswagena ściągnąć tam za, nie wiem, 10 tysięcy powiedzmy, tak? To... tak średnio bym powiedział, tak średnio. Naprawdę, ja mam takie nieodparte wrażenie, że oni robią absolutnie wszystko, żeby tę władzę, którą tak sobie konsolidowali przez ostatnie lata, tak w rok po prostu stracić. Jeszcze tak zostając przy Polsce, to warto przytoczyć takie dwie statystyki, dwa badania, które zostały niedawno w naszym społeczeństwie przeprowadzone. Jedno z nich było przeprowadzone przez Social Changes. No i według tego badania Polacy tak stwierdzają, że środowiska LGBT zachowują się... proszę kurwa, żeby pan wypierdalał z mojego kraju, co teraz? Zbyt agresywnie wobec reszty społeczeństwa i przez to tych ludzi zwyczajnie tam nie popierają w ich postulatach. 63% badanych stwierdziło bowiem, że ludzie związani z tymi środowiskami nie tylko dość agresywnie się promują, chodzi tu zapewne o marsze i o wystąpienia publiczne, ale myślę, że tak naprawdę głównym czynnikiem, który spowodował tę niechęć, bowiem w poprzednich badaniach, w poprzednich latach ta niechęć była raczej niższa, spowodowały niedawne działania Margot i kolektywu Stop Bzdurą. Bowiem jeśli ktoś otwarcie mówi, że jego działania są nastawione tylko po to, żeby, wiecie, tworzyć chaos, niszczyć państwo, nie szanować symboli, które są powszechnie w tym kraju uznawane, no to naprawdę czego się można było po takim badaniu spodziewać? Kolejną statystyką, którą warto przytoczyć, to niedawne badania przeprowadzone na skalę europejską pod kątem tego, czy jeśli pojawiłaby się skuteczna szczepionka na koronawirusa, no to czy dany kraj byłby chętny się szczepić. No i okazuje się, że wśród największych sceptyków znajduje się Polska. Niemal 50% obywateli naszego kraju nie chce się bowiem zaszczepić i w tym wyniku przebija nas jedynie Rosja, która jest nieco bardziej sceptyczna. Wśród najbardziej sceptycznych krajów znajdują się także takie nacje jak na przykład Węgry, Francja czy Włochy, a więc widzimy tu taką pewną niby korelację z tymi krajami, które najbardziej zostały dotknięte przez koronawirusa albo, no cóż, charakteryzują się tym takim bardziej wschodnim podejściem do władzy. Wiecie bowiem, jak się zestawi to z badaniami, które przeprowadzono w ogóle na świecie, to okazuje się, że najbardziej chętne do szczepień są kraje na przykład azjatyckie. Mówi się tutaj o Chinach, Japonii czy chociażby Australii. Innymi słowy, w badaniu może wychodzić tak naprawdę nie to, że ktoś jest mocnym szurem albo nie jest mocnym szurem, tylko raczej pewne takie normy kulturowe. Jak wspominałem w jednym z materiałów, w którym opisywałem kulturę weird na naszym kanale, no właśnie, te kraje, które są bardziej indywidualistyczne, mniej chętnie podporządkowują się takim odgórnym zaleceniom i to niezależnie od tego, czy one mają zaszkodzić, czy nie. No i myślę, że właśnie to się nam tutaj ujawniło, to znaczy to badanie pokazuje po prostu indywidualistyczną naturę krajów związanych z Europą i bardziej kolektywną krajów azjatyckich. No i jeszcze tak, żeby już zakończyć o tym polskim podwórku, bo tu się ostatnio naprawdę sporo działo, NIK rozpoczął kontrolę telewizji publicznej. Mają sprawdzać, czy między innymi, czy pieniądze TVP są odpowiednio przeznaczane i czy tam są dotrzymywane standardy dziennikarstwa. Spoiler alert. Możliwe, że nie są. Fajnie, że takie badania są wreszcie przeprowadzane, no bo wreszcie jakaś postronna instytucja będzie w stanie stwierdzić, co dokładnie nie działa w TVP. Tylko czy tak naprawdę to coś zmieni? Jasne, będzie pewnie chwilę po opublikowaniu wyników takiego badania, spory szum medialny, ale czy cokolwiek poza tym? Tak naprawdę, żeby zmienić cokolwiek w telewizji publicznej, to taką decyzję musiałby podjąć Sejm. Natomiast Sejm... wątpliwe, aby na rewelację NIK-u jakkolwiek zareagował. Także będziemy wiedzieli, że jest źle, ale będziemy za to wiedzieli dokładnie, jak jest źle. I będziemy wiedzieli, że źle będzie. Także jak to zwykle w tym programie, jest źle. A teraz coś z cyberbezpieczeństwa. Otóż Unia Europejska donosi o tym, że planuje w jakiś sposób zintegrować aplikacje poszczególnych krajów, które zajmują się śledzeniem osób, które są poddawane kwarantannie z powodu koronawirusa. Wiecie, niby fundamenty, na których buduje się tę aplikację, są bardzo w porządku. W końcu chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o zdrowie publiczne, ale wiele osób już podnosi ten głos, który twierdzi, że to nie chodzi tak bardzo o bezpieczeństwo, co być może o kontrolę i śledzenie obywateli. Unia Europejska nie tylko, że ma ostatnio dość kiepski PR, szczególnie przez to, że procedura brexitowa się wreszcie zaczęła, to jeszcze dodatkowo, kiedy ludzie słyszą, że taki wielki twór, który stoi ponad państwami, zaczyna sobie rozwijać tego typu aplikację, która ma być zainstalowana w naszych telefonach, niby nas śledzić, niby to ma być tylko ograniczone śledzenie, ale może nas śledzić i tak naprawdę w bebechach może siedzieć coś więcej. Nie ma co dziwić się ludziom, że obawiają się, że to może być taki pierwszy kroczek do zwiększenia kontroli nad obywatelami Europy przez Unię Europejską. W ostatnich wydaniach donosiłem trochę o Nawalnym, czyli o tym opozycjoniście rosyjskim, który został otruty, przewieziony do Niemiec, no i Jak wspominałem, stan jego był ciężki, ale się poprawia. Gość się obudził, gość dochodzi do zdrowia, ale w tej chwili Rosja robi bardzo, bardzo ciekawy wybieg medialny. Otóż niedawno jeden z przedstawicieli rosyjskiego rządu donosił, że wiele trucizn, które posiada po prostu rosyjski rząd, m.in. sławny Nowiczok, zostały po prostu zniszczone. I tak naprawdę rosyjski rząd prawdopodobnie nie miałby jak otruć wyżej wspomnianego opozycjonisty. Ba, stwierdzono nawet, że wiecie, w szpitalu w Rosji, gdzie ten gość w pierwszej kolejności trafił, nie wykryto w jego organizmie żadnych toksyn. A więc one musiałyby być mu zaaplikowane jakoś po drodze, w sensie jak leciał sobie do Niemiec, albo w samych Niemczech. I uznają, że to całe otrucie Nawalnego to jest zachodnioeuropejska prowokacja. To już nie mówimy tutaj o fikołku, to już mówimy o potrójnym salcie. Moment, Rosja, to ja chyba jeszcze miałem o czymś powiedzieć tym. Białoruś. W Białorusi, poza niedawnymi protestami kobiet, które zakończyły się masowymi aresztowaniami, warto jeszcze wspomnieć, że kiepsko trochę stoi sytuacja finansowa, czy raczej walutowa. Otóż w białoruskich kantorach, przez to, że masa ludzi panikowała, próbowała uciekać za granicę albo po prostu wypłacała dużo hajsu, zaczęło brakować zagranicznych walut. Jakby tego wszystkiego było mało, kurs rubla zaczyna drastycznie słabnąć, czyli waluta miejscowa zaczyna mocno tracić na wymianie z innymi walutami, więc co mądrzejsi stwierdzili, wymieńmy sobie tego rubla na jakiegoś dolara, euro czy cokolwiek innego i zarabiajmy po prostu na kursie. I wiecie, jak ten kurs by tak spadł i się nagle zatrzymał, to ktoś sobie powie, okej, teraz sobie wymienię te eurosy i nagle jestem milioner. Sytuacja oczywiście, łatwo ją wytłumaczyć. Jest to efekt sankcji oraz pewnych niepokojów i ostrożności banków, które zwyczajnie nie chcą za bardzo inwestować w Białoruś. A wiecie, działalność finansowa w czasach takich może nie rewolucyjnych, ale mocno niespokojnych społecznie, to nie jest to nie jest takie optymalne rozwiązanie, nie? Sporo mówiło się o tym, czy na jesieni będziemy mieli kolejny lockdown kraju. I tutaj go nie mamy, ale mamy już pierwszy kraj, który taki drugi lockdown wprowadza. I mowa o Izraelu. Z tym, że w tym kraju sytuacja może nie być tak prosta, jak się wydaje, bowiem rząd oczywiście tłumaczy, że wprowadzenie tego lockdownu jest spowodowane sytuacją związaną z epidemią, ale wiecie, przypominam, że dosłownie kilka materiałów temu donosiłem o tym, że w Izraelu trwają dość ostre protesty. Ludzie mają dość obecnego rządu, mają dość jego nadużyć. W związku z tym, wiecie, tak se cyknąć sobie taką dodatkową blokadę i tak pozamykać tych ludzi w domach, wydaje się to być całkiem wygodne dla tej strony rządzącej. Także czy naprawdę tam chodziło aż tak bardzo o wirusa? Można to tak tłumaczyć, ale sądzę, że było w tym tak ciutkę więcej niż na pierwszy rzut oka się wydaje. A teraz warto powiedzieć o tym, jak się prowadzi realpolitik w sferze tych takich największych gospodarek świata. Otóż Niemcy, jak wspominałem ostatnio, oni oczywiście bardzo bronią Nawalnego, bardzo walczą o demokrację w Rosji, ale jednocześnie kontynuowali budowę Nord Stream 2 pod Bałtykiem, i na drodze do sukcesu stanęła im Ameryka, która powiedziała, że nie popiera tej budowy i zablokuje tą inwestycję sankcjami gospodarczymi. Jednakże Niemcy stwierdzili, że zagrają swoim asem z rękawa i zaproponowali Amerykanom, że dadzą im 1 000 000 euro na dofinansowanie 2 punktów, w których mieliby odbierać amerykański gaz. I problem tylko w tym, że rybka nie połknęła haczyka. Bowiem nim doszło do jakiegokolwiek większego dealu, informacja o tym, że jest planowany, opublikował Der Zeit. Cóż, ani jeden kraj, ani drugi nie może tego procedować, bo to by źle wyglądało PR-owo. Ameryka dalej rozszerza sankcje narzucone na Rosję za to, co zrobiły Nawalnemu. I cóż, wygląda na to, że Nord Stream nadal jest pod znakiem zapytania, ale widać też, jak bardzo rządowi niemieckiemu zależy, aby te inwestycje dokończyć. A jak idzie o przemoc policyjną, to teraz nie będę gadał o Ameryce, o Ameryce pogadamy sobie później, ale warto wspomnieć o Kolumbii, gdzie już kilka dni trwają protesty przeciwko przemocy policyjnej, po tym jak jeden ze studentów miejscowych, zatrzymany przez to, że ponoć, wiecie, wracał sobie przez noc pijany, został porażony prądem. Na śmierć! I wiecie, ludzie mają być wkurzeni po tym, jak coś takiego się stanie, mogą się rozpocząć protesty, tak jak miało to miejsce w USA, ale wówczas rządzący powinni szczególnie uważać na to, co dalej będzie robić policja, aby, wiecie, ostudzić takie rozgoryczenie społeczne. Problem jednak na tym, że rozgoryczenia nie ostudzono, a wręcz zaogniono i podczas protestów zabito 18 osób. Także tak, jak chcemy mówić o brutalności policji, o tym, że policja nie jest brutalna, jak to najlepiej zrobić? No, zastrzelić frajer. Brzmi jak plan. I wiecie, tak naprawdę te wszystkie newsy, które dotąd przytoczyłem, można by powiązać z bardzo ciekawym badaniem, które pokazuje, że, no, może was to trochę zszokować, ale wielkie pandemie światowe najczęściej kończą się bardzo dużymi niepokojami społecznymi. Otóż naukowcy przeanalizowali wszystkie wielkie pandemie, od czarnej śmierci po hiszpankę. No i okazało się, że tylko 4 z nich nie zakończyły się potem jakimiś protestami czy destabilizacją ogólnie systemu, w którym żyjemy. W badaniu wskazuje się w sumie 3 główne powody dla tego typu zdarzeń. Pierwszy polega głównie na tym, że no cóż, restrykcje sanitarne ograniczają wolności ludzi, więc zaczynają się burzyć. Drugi jest taki, że no gospodarka zaczyna nam siadać, ludzie nie mają roboty, no i zaczynają się wkurzać, bo nie mają jak utrzymać rodziny. No i trzeci powód to jest taki powód psychologiczny, to znaczy fakt, że ludzie długo siedzą w izolacji, no dochodzą do nich różne dziwne doniesienia dotyczące tego, skąd się pandemia wzięła, to mogą wyciągnąć po prostu błędne konkluzje i na przykład stwierdzić, że no nie wiem, no, Żydzi na przykład nam zesłali pandemię, albo nie wiem, czarni są odpowiedzialni za roznoszenie wirusów, tak? No przynajmniej to miało miejsce w przeszłości. Obecnie zaś ma to sprzyjać takim teoriom w stylu, no wiecie, za tym stoją Billowie, Gatesowie, masoni, Żydzi, mafie, służby i loże. I tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, no można powiedzieć, że pandemie nie tylko, że napędzają niestabilność systemową, ale napędzają też po prostu szuryzm. Tylko wiecie, ten europejski szuryzm, no ja go widzę w internetach, on się gdzieś tam przewinie, powiedzmy, w debacie publicznej, ale nie jest nam jeszcze tak źle, bowiem jeszcze chcę wrócić do tej Ameryki, o której wspomniałem, bo wiecie, ja niedawno wspominałem o tym, że sytuacja na nowo się tam zaognia, ale Amerykanie ewidentnie chcą nam chyba pokazać, że nie umieją się niczego nauczyć ze swojej przeszłości. Pamiętacie, jak wspominałem o tej takiej anarchistycznej autonomii, która utworzyła się w Seattle? No to wiecie, mamy taki delikatny ribucik. Otóż w Minneapolis obywatele utworzyli sobie strefę bezpolicyjną, no i nazwali ją wolne stany George'a Floyda. I nawet wiecie, jak się tam wierzy, jest taki ładny znak, że witamy tutaj w wolnych stanach George'a Floyda i policja jest tutaj B. Także cóż, no to tyle na ten tydzień, a jak chodzi o tego ostatniego newsa, to ja w sumie tylko czekam na jedno. Kiedy zaczną zbierać pieniądze na jedzenie? Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. A jeśli pragniecie, aby kanał dalej się rozwijał, to zachęcam was do wsparcia go na Patronite. Widzimy się już wkrótce.